W tym filmie poćwiczymy rozpoznawanie różnych przekształceń geometrycznych, odróżnianie ich od siebie na podstawie ich cech charakterystycznych. Przyjrzymy się czterem różnym przekształceniom. Po pierwsze, obrotom wokół punktu, czyli przekształceniom, w których wszystkie punkty figury obracają się dookoła jakiegoś centralnego punktu. Po drugie, przyjrzymy się przesunięciom, czyli przekształceniom, w których wszystkie punkty przekształcanej figury. Przesunięte są, dosłownie przesunięte, w tym samym kierunku o tę samą wartość, o tę samą długość. Po trzecie, przyjrzymy się odbiciom względem prostej, czyli symetriom osiowym, w których odbijamy figurę jak w lustrze, na drugą stronę prostej, prostej, nazywanej osią symetrii. W odbiciu wykonujemy operację podobną do przekładania kartki w książce z lewej na prawą albo odwrotnie. Osiem symetrii jest wtedy grzbiet książki. I po czwarte przyjrzymy się jednokładnościom, w których figury albo zmniejszamy, albo zwiększamy. Wiemy już, jakie przekształcenia możemy spotkać, zajmijmy się w takim razie przykładami. Pierwszy przykład. Jakie pojedyncze przekształcenie zostało zastosowane, aby trójkąt A przekształcić w trójkąt B? Zwróćcie uwagę, że chodzi o pojedyncze, bo można też przekształcenia składać. Można najpierw trójkąt obrócić, a potem go przesunąć. W tym zadaniu chodzi o rozwiązanie najprostsze o pojedyncze przekształcenie. Wygląda na to, że te dwa trójkąty mają te same wymiary, są tej samej wielkości, czyli trójkąt A nie został ani zmniejszony, ani zwiększony, i wygląda na to, że wszystkie punkty trójkąta A przemieściły się o tę samą odległość i w tym samym kierunku, żeby znaleźć się w miejscu trójkąta B. Zostały przesunięte w prawo i trochę do góry. To na pewno jest. Przesunięcie, czyli translacja. Inny przykład. Jakie pojedyncze przekształcenie zostało zastosowane, aby trójkąt A przekształcić w trójkąt B? Jak się dobrze przyjrzeć, to ten wierzchołek odpowiada temu wierzchołek przy kącie rozwartym, ten temu wierzchołek kąta ostrego przy najkrótszym boku i nie wygląda to na przesunięcie, bo wtedy te dwa wierzchołki przesuwane byłyby w różne strony, w różnych kierunkach. Wygląda na to, że trójkąt A został obrócony. Ten wierzchołek mógłby odpowiadać temu w takim obrocie. Drugi z wierzchołków byłby obrócony podobnie w ten sposób, i trzeci w ten sposób. Środek obrotu, tak na oko, byłby gdzieś mniej więcej tutaj. To według mnie wygląda na obrót. Środek obrotu można bardzo łatwo wyznaczyć konstrukcyjnie, ale nie o to chodzi, nie będziemy tego tutaj robić. To na pewno jest obrót. Jeszcze jeden przykład. Jakie pojedyncze przekształcenie zostało zastosowane, aby czworokąt A przekształcić w czworokąt B? Znajdźmy znowu odpowiadające sobie punkty w wieloboku A i B. Ten wierzchołek na pewno odpowiada temu, ten temu i ten temu. Jeżeli przyjrzymy się kątom i długościom boków, to nie powinno być wątpliwości, który wierzchołek odpowiada któremu. Jeżeli tego od razu nie widzicie, to. Powoli w swoim tempie przeanalizujcie, gdzie jest największy kąt wewnętrzny, gdzie jest najkrótszy bok i tak dalej. Jeżeli wierzchołki odpowiadają sobie w ten właśnie sposób, to wygląda to na symetrię osiową, czyli odbicie. Tutaj można sobie wyobrazić lustro, i każdy z wierzchołków przemieszcza się prostopadle do lustra, na drugą jego stronę. I ten tutaj. To jest symetria osiowa, odbicie względem prostej. Jeszcze jeden ostatni przykład. Jakie pojedyncze przekształcenie zostało zastosowane, aby czworokąt A przekształcić w czworokąt B? Widać od razu, że czworokąt B jest większy od czworokąta A, czyli nie jest to izometria, bo izometria zachowuje odległości punktów, czyli długości boków, a długości boków zwiększyły się. Jeżeli figura uległa zwiększeniu, to może to być tylko jednokładność. Wygląda też na to, że czworokąt A oprócz zwiększenia został również przesunięty. Ale jednokładność również powoduje przemieszczenie punktów. Żeby wiedzieć na pewno, czy jest to tylko jednokładność, czy złożenie jednokładności na przykład z przesunięciem, powinniśmy najpierw spróbować wyznaczyć środek jednokładności. Jeżeli na przykład środek jednokładności byłby tutaj, to wszystkie punkty czworokąta A będą Przesunięte w kierunku od tego punktu, na zewnątrz. Możemy sprawdzić, czy tak jest, łącząc prostymi odpowiednie wierzchołki figury A i figury B. Ten wierzchołek został przesunięty w to miejsce, ten w tym kierunku w to miejsce, ten w ten sposób, i tak dalej. I rzeczywiście wygląda na to, że wszystkie te proste, wzdłuż których przesuwają się odpowiednio punkty z figury A do figury B. Mają swoje źródło gdzieś w tym miejscu. Mniej więcej z tego punktu wszystko się rozszerza. Takie rozciągnięcie płaszczyzny to właśnie jest jednokładność.